Cześć, witam Was serdecznie w Inspiracjach Marca i dzisiaj zaczynamy nowy sezon Uracki Wiosna-Lato 2014. Pokaż swój niepowtarzalny styl. Racka radzi, Tobie dobrze w tym. Mam nadzieję, że czołówka Wam się podobała. Tym razem jest bardziej graficzna, bardziej kolorowa. To jest całkiem coś innego. Ja od zawsze chciałam spróbować właśnie czegoś nowego. Jakąś taką trochę niekonwencjonalną, bardziej artystyczną metodą. No i mam nadzieję, że tym razem udało mi się stworzyć coś fajnego. Powiem Wam szczerze, że bardzo dużo pracy włożyliśmy w tą czołówkę i również plansza będzie dostosowana. Jest też nowa muzyka. No w każdym razie mam nadzieję, że ta czołówka na wiosnę-lato Wam się podoba. A jeżeli nie jesteście do niej przekonane, to mam nadzieję, że się przekonacie, bo ta czołówka będzie obowiązywać przez następne około pół roku. No i jeszcze powiem, że miałam niezły ubaw, bo tutaj chociaż raz wirtualnie w mojej rackowej kreskówce mogłam założyć sukienki od Valentino, Stelli Jean, różne od Dolce & Gabbana, mieć torebkę Fendi, te Kitty Flats, czyli te takie pantofelki z kotami od Charlotte Olympia, albo kopertówkę od Marka Jacobsa, albo torebkę od Charlotte Olympia. Także mogłam sobie tutaj pozwolić na małe, takie wirtualne, wyimaginowane szaleństwo, ale naprawdę świetnie się bawiłam tworząc tą czołówkę, także mam nadzieję, że Wam się podoba. A co będzie w nowym sezonie Uracki? W nowym sezonie będzie to samo co w starym, czyli dużo pozytywnej energii, uśmiechu, mody, wiedzy, dużo strojów dnia, będę odwiedzać butiki projektantów, będę odwiedzać różne marki, będę robić relacje z imprez, będą sylwetki, zarówno teoretyczne, jak i te sylwetki w terenie, będą też nowe serie, między innymi ostatnio już zaczęłam w marcu nową serię Racka Ikony, która Wam się bardzo spodobała, także tą serię będę kontynuować, będą również inne, ale to będą niespodzianki, także o tym nie będę mówić. Może raz na jakiś czas pojawi się jakiś konkurs, również będę kontynuować serię Racka kosmetycznie. Ja wiem, że się strasznie opuszczam w tej serii, ale kosmetyki to nie jest moja bajka, natomiast już teraz w kwietniu będzie kolejny odcinek, to mogę już obiecać. Mam nadzieję, że będziecie ze mną cały ten piękny, ciepły już mam nadzieję sezon, który się teraz zaczyna i że filmy będą Wam się podobały. Jeszcze tak jak zwykle przy zmianie sezonu, przy zmianie czołówki zaproszę Was na moje strony, czyli na mojego Facebooka. Tam na co dzień wrzucam różne inspirujące linki, również się dzielę różnymi takimi moimi przeżyciami, jak mi coś przyjdzie do głowy, coś takiego, co muszę napisać szybko, a co nie może poczekać do filmu, to właśnie tam piszę. Także tam Was serdecznie zapraszam. No i również zapraszam Was na mój Instagram. Ten Instagram powoli gdzieś tam raczkuje, rozwija się, a na Instagram wrzucam różne zdjęcia, które na co dzień robię, których nie wrzucam ani na Face'a, ani w filmie ich nie ma. To jest logiczne, natomiast tam, jeżeli jesteście ciekawe, co tam ciekawego na co dzień widzę i fotografuję, to zapraszam Was właśnie na Insta. Linki do Facebooka i Instagramu będą na dole, jeszcze tylko nadmienię, że ani na fejsie, ani na Insta nie znajdziecie, wiecie, żadnych zdjęć, kotków jedzenia, piesków i tak dalej, bo to nie ten typ, wszystko jest o modzie. W każdym razie serdecznie Was zapraszam, a jak nie chcecie, to cieszę się, że mnie oglądacie tutaj i zapraszam Was do oglądania tego sezonu Uracki. Ale po tym już takim szybkim wstępie chciałabym przejść do inspiracji marca, które będą dosyć krótkie, bo mam tylko 5 rzeczy i pod koniec jeszcze ważną informację, ale będą bardzo takie muzyczno-emocjonalne, bo w tym miesiącu, ponieważ jak wiecie, mamy teraz przesilenie, marzec, nic się nikomu nie chce, przynajmniej mi się nic nie chciało, więc postanowiłam kupić dwie płyty, których muzyka, których twórcy wprawiają mi w bardzo dobry nastrój, których bardzo lubię i dzięki nim trochę ten taki czas przesilenia mija mi łatwiej. Pierwsza płyta to jest płyta Pharrella, płyta Girl, ona wyszła na początku marca. Ja jestem ogromną fanką Pharrella, jak tylko ta płyta wyszła, to ja od razu pobiegłam do sklepu, kupiłam. No i jest to taka lekka płyta w jego klimatach, w klimatach R&B. Tutaj jest również ta piosenka Happy, ale jest wiele innych piosenek bardzo ciekawych, a właściwie nie wiem, czy bardzo ciekawych, bo totalnie w klimacie Pharrella i jak ja bym tą płytę i większość tych piosenek tutaj usłyszała, to nie wiedząc, że on to robił, to bym od razu powiedziała, że to jest jego klimat, bo nie wiem, czy kojarzycie Pharrella, jeżeli kojarzycie, to ta płyta Was na pewno nie zaskoczy, ale jest miła, przyjemna. Pharrell gdzieś tam sobie śpiewa swoim wysokim głosem, jest taki jego charakterystyczny beat. Także jeżeli jesteście fankami Pharrella i znacie go jeszcze z czasów starszych, z Neptunesów albo z jego poprzednich płyt, niż tylko z przeboju Happy, to myślę, że ta płyta Was nie zaskoczy, ale że po prostu jest kontynuacją jego kariery. Fajna, pozytywna muzyka. No ja Pharrella uwielbiam, mam chyba wszystkie jego płyty, a jeżeli nie wszystkie, to zdecydowaną większość. No i ta musiała oczywiście trafić do mojej płytoteki Pharrellowej. Druga płyta wokalistki, którą ja bardzo lubię, to jest płyta Palomy Faith. I Palomy Faith lubię nie tylko za jej muzykę, ale również za jej wizerunek sceniczny, wizerunek na co dzień, bo to jest taka ekscentryczna
babka taka z pazurem, szalona, vintage, retro, właśnie te jej czerwone włosy, te jej takie kostiumy zawsze w retro klimacie, to jest Londyn, to jest właśnie taki vintage, szalony styl. Lubię również jej głos, jej piosenki, on zawsze, to jest taki pop, ale to jest też tam nutka właśnie klimatów retro, nawiązań do lat 80. I ta płyta, jeżeli znacie poprzednie płyty, jeżeli znacie twórczość Palomy Faithful, myślę, że ta płyta was nie zaskoczy, bo to jest też jej taki popowy klimat, charakterystyczny dla niej, właśnie z nutką retro klimatów. I na przykład, co jest ciekawe, główny single Can't Rely on You, bardzo tutaj zostawię wam zresztą link do tego singla na dole, bo tak jak w inspiracjach do wszystkiego oczywiście będą linki na dole. Co ciekawe, na przykład główny ten singiel produkował Pharrell, także tutaj tak naprawdę dostałam Pharrella nie tylko na tej płycie, ale również tutaj, także w ogóle dla mnie połączenie Palomy Faithful i Pharrella to jest połączenie idealne, więc tego kawałka Can't Rely on You słucham praktycznie rzecz biorąc ostatnio w kółko. Także te dwie płyty, ten taki okres przesilenia zimowego, wiosennego właściwie, zimowo-wiosennego, pomagają mi przetrwać. Kolejna inspiracja to będzie książka i to będzie książka niezwykła, o której tak naprawdę ciężko mi jest mówić, bo bardzo ją przeżywam. Natomiast jest to książka Zorkownia Agnieszki Kalugi. I ja do wystąpienia Agnieszki Kalugi i do jej bloga was odsyłałam już w inspiracjach listopada, bo wtedy w listopadzie na Blog Forum Gdańsk właśnie Agnieszka Kaluga miała takie bardzo emocjonalne wystąpienie i ja wam mówiłam, zresztą tutaj je też podlinkuję i na dole, i ja wam wtedy mówiłam, że jak tak słuchałam o tym, jak ona pomaga w tym hospicjum i o sensie Zorkowni i jej bloga, o tej o pomocy ludziom, to tak się poczułam, jakby ta moda była strasznie taka trywialna i taka głupia i taka pusta, ale generalnie to wystąpienie było przepiękne, bardzo, bardzo emocjonalne, wam to wystąpienie polecam. I ja wtedy się z blogiem Zorkownia właśnie zapoznałam. No i jak ta książka trafiła w moje ręce, to oczywiście usiadłam i od razu zaczęłam czytać. I ta książka to jest zbiór z około 2 lat jej wpisów z bloga. Także jeżeli znacie bloga Zorkownia, to myślę, że to nie będzie dla was nic nowego. A jeżeli nie znacie, to tą książkę po prostu musicie kupić. Nie jest to książka oczywiście o modzie, tylko jest to książka o jej pomocy ludziom w hospicjum. Natomiast to nie jest jej pomoc, tylko to są historie ludzi, których ona tam spotkała, których ona tam poznaje, którym ona tam pomaga spędzać ostatnie dni. I to są trochę historie śmierci. I to przez to właśnie ta książka jest ogromnie poruszająca, bo poznajemy bardzo wiele osób, poznajemy ich historię życia, poznajemy to, jak się czuli w ostatnich dniach, to, o czym mówili, to, co było dla nich najważniejsze, ale tutaj co kilka stron, co kilka wpisów, a czasami w każdym ktoś umiera i to jest ktoś, z kim my się zaprzyjaźniamy, bo Agnieszka tą osobę dosyć dobrze opisuje na podstawie właśnie jej historii, tego, co ta osoba czuje, i ta książka jest strasznie smutna. Z jednej strony jest taka pokrzepiająca, taka ciepła, taka, widać w niej taką prawdziwą miłość, ludzkie piękno i to, co się naprawdę w życiu liczy. Natomiast jest ta książka bardzo smutna, bo tak jak mówię, ktoś, z kim się zaprzyjaźniamy i w czyj świat wchodzimy, no po chwili umiera. I ja powiem wam, płakałam strasznie czytając tą książkę. Bardzo mnie ta książka poruszyła. Nawet Konrad tak co chwilę się odwracał i patrzył, czy ze mną jest wszystko w porządku, ale ja po prostu nie mogłam się powstrzymać. I bardzo długo tą książkę przetrawiałam i cały czas ją przetrawiam, cały czas o niej myślę. I to jest jedna z niewielu książek, które na pewno, teraz powiem takie bardzo mocne słowa, ale które na pewno odmieniły moje życie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli przeczytacie tą książkę, to myślę, że wasze życie na jakiś czas przynajmniej nie będzie takie samo. Także to jest naprawdę bardzo mocny, ciężki, ale też piękny przekaz. To jest bardzo, bardzo emocjonalny i no strasznie, strasznie wam tą książkę polecam, bo no to jest szok. Naprawdę, jak książka może wpłynąć na człowieka, jakie emocje książka może dać. I jakie emocje w człowieku wywołuje, i po prostu tutaj Agnieszce powinnam pokłonić się w pas, pogratulować, bo to jest ewenement ta książka i mam nadzieję, że ta książka zostanie przetłumaczona na bardzo wiele języków i Agnieszka będzie mogła pomóc i odmienić życie nie tylko osób w Polsce, ale również za granicą, bo naprawdę ja pierwszy raz w życiu czytałam taką książkę, która we mnie tak głęboko siedzi i myślę, że jeszcze będzie siedzieć bardzo długo. Już więcej nie będę mówić, bo zaraz zacznę jeszcze płakać, jak po prostu zacznę sobie przypominać, co tutaj było, ale tą książkę wam serdecznie polecam.
Kolejna inspiracja, również taka dosyć emocjonalna, to jest film Papusza. I trailer tego filmu ja już widziałam kiedyś, jak z rodzicem byliśmy w kinie i on mi się bardzo spodobał, był czarno-biały, ale że od początku było wiadomo, że to nie jest lekki przekaz, tylko coś bardziej takiego ciężkiego, emocjonalnego, no to nie było w ogóle szans, żebym ja rodzielca zaciągnęła na to do kina, no więc nie poszłam, kiedy ten film był grany, natomiast kiedy zobaczyłam, że dodają go do obcasów ekstra, do wysokich obcasów ekstra, to stwierdziłam, że od razu kupuję, super, bo bardzo chciałam ten film zobaczyć, no i stąd mam właśnie tą oryginalną wersję. No i to jest historia cygańskiej poetki, pierwszej cygańskiej poetki o pseudonimie, przezwisku Papusza. I tak naprawdę Papusza to była Bronisława Weiss i była cyganką, która jako pierwsza kobieta właśnie pisała cokolwiek, no jak się później okazuje w trakcie filmu, była prawdziwą poetką. Ona nawet nie wiedziała, co to jest poeta, kto to jest poeta. Natomiast była również jedną z niewielu cyganek, które umiały czytać i pisać. Była taką wyemancypowaną cyganką, natomiast słowo wyemancypowana nie za bardzo pasuje, bo to w ogóle nie te klimaty. Bo to jest połowa XX wieku, gdzieś tam lata 50., 60., 70. I to jest książka, to jest film, który, w którym razem z taborem cygańskim wędrujemy po Polsce, przeżywamy różne akcje i nagle do tego taboru cygańskiego przyłącza się poeta Jerzy Ficowski, bo jest ścigany przez ówczesną władzę i tam po prostu w tym taborze cygańskim może się ukryć i z nimi przez jakiś czas podróżuje. I nagle okazuje się, że on dostrzega w Papuszy poetkę, bo Papusza myślała, że ona po prostu pisze sobie jakieś tam piosenki. A on jako poeta fachowy uświadomił ją, że jest poetką i później jak już odłączył się od tego taboru, mógł z powrotem wrócić do normalnego życia, to zaniósł jej twórczość do Juliana Tuwima i opublikowali ją w gazecie i nagle Papusza, pierwsza cygańska poetka, zrobiła się bardzo znana jej twórczość, bardzo doceniona, a Papusza do swojej śmierci żyła bardzo skromnie i tak naprawdę nie zdawała sobie sprawy z tego, jak znaną poetką była. I ten film jest o tyle piękny, że tam jest mnóstwo przepięknych krajobrazów, bo tam jest świetnie pokazane życie cygan i życie takie Romów, że oni pragnęli tylko wolności, wiatru we włosach, tego, żeby mieć swoją rodzinę i żeby żyć w naturze, żeby sobie podróżować, żeby być wolnym, żeby być jednego dnia tu, drugiego dnia tam i żeby właśnie być szczęśliwym z najbliższymi osobami, niczego więcej nie pragnęli. Pokazuje ten film również, jak ważna jest muzyka w życiu cygan i właśnie jest mnóstwo przepięknych, ale to przepięknych krajobrazów. Takie ma się wrażenie, że ten film to jest jedno wielkie malowidło i że się z tym taborem cygańskim podróżuje. I ten film jest również zrobiony bardzo realistycznie, jest czarno-biały i tutaj tak trochę myślałam sobie, że szkoda, że on jest czarno-biały, bo myślę, że te krajobrazy byłyby jeszcze piękniejsze, gdyby ten film był kolorowy. Dużo jest też tych krajobrazów, dlatego że Papusza pisała właśnie o krajobrazach, o naturze, o zachodzie słońca, o rzece, dlatego że cyganie właśnie byli bardzo blisko z tą naturą i to było coś, co ją zajmowało, co pod czyim urokiem była, bo bardzo tą naturę lubiła, kochała. Oni też byli od tej natury uzależnieni, od tego, czy padało, czy świeciło słońce, bo oni żyli pod gołym niebem. Także tutaj te krajobrazy są przepiękne, przecudowne, piękne kostiumy, bardzo realistyczna akcja, no trochę smutna też, bo ona miała ciężkie życie przez to, że była taką nietypową cyganką, miała bardzo ciężkie małżeństwo, też przez to, że ona bardzo dużo z tym poetą Jerzym Ficowskim rozmawiała, to on wydał potem książkę o cyganach, co się z kolei starszyźnie cygańskiej i ogólnie jej najbliższym nie spodobało, oni ją szykanowali, nie mogli znieść tego, że ona jest tą poetką i przez to ona miała problemy psychiczne, więc to nie jest taka piękna, słodka historia, natomiast jest to naprawdę przepiękny, estetyczny i bardzo emocjonalny film, który Wam serdecznie polecam. Ostatnią inspiracją, taką już, która dosłownie 2 czy 3 dni temu do mnie dotarła, to jest film, a właściwie to będzie seria filmów, ale one jeszcze się nie ukazały, z Vogue Festival. Vogue Festival to jest dwudniowa impreza, która chyba teraz drugi albo trzeci raz teraz jest edycja. Wiem, że była edycja 2013 i teraz przez ten weekend była edycja 2014. To są 2 dni wykładów, spotkań, szkoleń z projektantami bardzo znanymi, światowymi, ze stylistami, z redaktorami, z takimi naprawdę top, top, top osobami i to ten festiwal ma miejsce w Londynie.
Londynie i właśnie z zeszłorocznej edycji już są filmy na YouTubie, na kanale British Vogue, tutaj wszystkie linki zostawię na dole. Tam z zeszłorocznej edycji ja wszystkie te wystąpienia obejrzałam, natomiast z tegorocznej edycji już jest taki skrót najważniejszych rzeczy z dnia pierwszego, pewnie za chwilę będzie skrót najważniejszych rzeczy z dnia drugiego, a pewnie lada dzień, czy tam na czasie będą te wszystkie całe wystąpienia. A w tym roku gośćmi byli między innymi Valentino, Mirosława Duma, Mary Catrazu, Prudence Sculler, Missoni, Gabriela, Tori Burch, projektantka Celine, Phoebe Philo, dokładnie nie wiem jak się wymawia jej imię i nazwisko. W każdym razie tam była naprawdę cała rzesza, Manolo Blahnik był też. Także tutaj ten krótki film jest taki bardzo króciutki, ale ja już się nie mogę doczekać na całe nagrania z tych właśnie ich wywiadów, z takich paneli dyskusyjnych. No to jest coś mega ciekawego i w ogóle też z ciekawości spojrzałam, w jakiej cenie jest wstęp, bo to jest normalnie komercyjna impreza i możemy będąc w Londynie kupić sobie bilety. No i w tym roku ceny były takie, że na każdy panel dyskusyjny, na każde wystąpienie, w którym było po kilku gości, albo w przypadku Valentino to był on jeden, to kosztowało, jeden taki panel dyskusyjny kosztował 40 funtów, czyli w sumie cena jest całkiem niezła. Gdybym była w Londynie, albo może za rok będę na przykład, to na pewno sobie kilka wejściówek na te pojedyncze wykłady i wystąpienia wykupię, bo jest to mega, mega fajna opcja i jak mówię, lada dzień myślę, że będą w całości te wystąpienia, na co nie mogę się doczekać. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje inspiracje Wam się podobały, a teraz na koniec zaproszę Was do wzięcia udziału w jednym wydarzeniu, w którym będę gościem, bo cieszę się też, bo już wiosna i lato to jest taki sezon, gdzie są te różne wydarzenia, gdzie będę miała możliwość spotkania się z Wami i taka możliwość będzie właśnie już w kwietniu, 16 kwietnia w Renomie we Wrocławiu. Otwiera się salon zaprzyjaźnionej mojej marki Mojito i ja będę tam cały dzień, mniej więcej w godzinach 12-18 do Waszej dyspozycji. Będę mogła każdemu z Was, kto przyjdzie, doradzić, określić typ sylwetki, zaproponować ubrania, fasony, także tutaj, jeżeli tylko przyjdziecie i będziecie mieli ochotę skorzystać z moich porad, spotkać się, porozmawiać, to Was serdecznie 16 kwietnia w środę do Renomy, do salonu Mojito zapraszam. W ten dzień również będzie z okazji otwarcia salonu w Renomie, będzie minus 20% na całą kolekcję, no a porady moje możecie uzyskać oczywiście darmowo, wystarczy, że tam przyjdziecie. Także mam nadzieję do zobaczenia 16 kwietnia w Mojito w Renomie. No i co? Dzięki za uwagę, cieszę się, że jesteście ze mną w tym nowym sezonie. Do zobaczenia w moich następnych filmach, pa pa!